tym roku odbył się 72. konkurs smukłych, symetrycznych budowli z wieżami i oczywiście sceną Bożego Narodzenia, czyli szopek. W tym roku mamy wyjątkowo dorosłych 46, ale za to dzieci. To już są setki i dziesiątki młodzieży. Bardzo dużo jest młodzieży, cieszymy się. Także przyszłość przed szopką stoi otworem i mamy nadzieję, że będzie dobrze. W konkursie biorą udział doświadczeni i początkujący szopkarze. Wszyscy jednak zgodnie przyznają, że wykonanie szopki jest bardzo pracochłonne i wymaga precyzji. Szopkę robię już od dawna, bo właściwie od początku wakacji. Tak się zdaje, ale zrobienie czegoś takiego wymaga nieprawdopodobnej ilości czasu. Dla nas, dla szopkarzy, konkurs to jest po prostu uwiecznienie całorocznej pracy. Jest to dla nas, można powiedzieć, święto, bo już jak się skończy konkurs, to już zaczynamy myśleć o następnym projekcie na przyszły rok. Przez 3 dni dzieci robiły tą szopkę, dużo energii włożyły, dużo serca. I z tego kartonu i z kolorowego papieru. Szopki powinny być związane z Krakowem. W jaki sposób? To już decyzja autora. No wiadomo, że nasi kibice jakoś są bardzo niesforni. No i chciałem to pokazać, bo przecież papież też był kibicem, jakby nie było. I jak już został świętym, pokazałem tutaj, że anioł Wisły i anioł Krakowic z flagami stoją. Tam jest 188 napisane, czyli były derby 188, które były w zasadzie najspokojniejsze podobno od wielu, wielu lat. I właśnie błogosławił im papież, także już był wreszcie spokój z tymi. Na samej górze mamy krakowską szopkę, czyli olimpiadę w Krakowie. Nie ma gdzie skakać, to skacze wokoło wieży nasz skoczek narciarski. Tutaj mamy Polską Akademię Kosmiczną, w tym roku we wrześniu powstała. Startuje rakieta już. Schodząc niżej, no tutaj mamy no tak zwaną katedrę, drzwi do katedry krakowskiej, czyli tak bramę piekielną. Tutaj niżej mamy scenę Bożego Narodzenia. No i to, co ważne, jak się nowy człowiek narodzi, to wiadomo, interesuje się nim ZUS, więc daje becikowe najpierw. Z jednej strony daje becikowe, a z drugiej no później składki zbiera. Nie? Szopki oceniane są w kategorii szopek dużych, średnich, małe i miniaturki jeszcze. Wyodrębniliśmy taką kategorię, ponieważ zaczęto robić takie maluteńkie szopki. Trudno je było oceniać nawet ze średnimi. Czy ja przeważnie robię małe szopki, ostatnio robię średnie i zawsze co roku do tego dorzucam jeszcze miniaturkę. Była miniaturka w orzeszku, była miniaturka taka po prostu typu barbakan, a w tym roku postanowiłem zrobić miniaturkę na kurzej stopce. Wystawa szopek jest czynna do 22 lutego 2015 roku.